Spójrzcie, jaki piękny las. Jest polski. I coś wam pokażę. Spójrzcie. Jaki piękny. Następny. Widzicie? I to chyba jeszcze widziałem, ale nie jestem pewien. Gdzieś widziałem jeszcze. Tak, są. Jest. Spójrzcie. Coś niesamowitego. O, tam jeszcze. Spójrzcie tutaj. Piękne. Jak ja lubię taki las. Taka ściółka. Jeszcze ściółka, mech taki nie za duży. Piękne. Nic. O, jaki pająk. O kurwa, jaki pająk. Pójdziemy. O, tego nie widziałem. Patrzcie. Patrzcie. Niesamowite są. Piękna okazja. Wrócimy tam i ten las oblecę. Na pewno nie cały, bo za dużo tego jest. Spójrzcie. Ładne kolorki. Piękne. No tutaj jeszcze jeden rośnie. Malutki. Zobaczcie. Widzicie? Panie pojechały, zbierały jagody. Bo tu pełno jagód jest. No tego to nie wiem, czy wyrwę. Udało się. Spójrzcie. Ładne. Nic, pójdę po koszyk i zobaczymy. Nic, obierzemy. Chociaż to szkoda, bo takie ładne. Obetnę tylko. O, proszę bardzo. Już do lasu nie wrzucam swojego. O, patrz, o cholera. Spójrzcie. Nic, tylko noga. Tutaj też już widzę. Przekroję. Też już. Nie, zabieram tylko tego. Tego przekroję, bo mi się nie podoba. Nic, ładny. Tego i tego. Nic. Szukamy dalej, moi drodzy. Ładny las do chodzenia. Płaski. No i może coś więcej się znajdzie. Mamy tam, daleko, aż do torów. I tam. Jest kawał tego lasu. Nic, pozdrawiam. I do usłyszenia później. Tam zbierałem te 6 grzybków. Tutaj następny rośnie. Spójrzcie. Od razu go przetniemy. Pięknie. Ładne. Nic, jedziemy dalej. Na chwilę się nie wyłączam, bo może się trafić jeszcze jakiś. To jest fajna miejscówka. Jestem 15 km od domu.
O, coś tam stoi. Ale to... Nie, stoją dwa, patrzcie. Patrzcie. Następny. Następny. Od razu przetniemy, moi drodzy. W nóżce nic nie było. Tutaj też, to jest tylko brudne. No tutaj coś chyba bierze. Nie, tego już nie biorę. Tego. Nic. Jedziemy dalej i szukamy dalej. Czy jedziemy? Idziemy dalej, moi drodzy. Później się odezwę. Były dwie panie norweżki przed chwilą. Ale nie wiem, co robiły. Akurat stąd wychodziły. I spójrzcie, dwa grzybki. Następne do kolekcji. Następne. Nóżki zostawię. I szukam dalej. Tutaj nic nie widzę. Nic. No nic. Jak to znajdę, to się za nimi po... O, tam jakieś grzyby są. Tutaj maślaków pełno. Widzicie? Maślaków pełno. A tamto co to jest? Jakiś mi humor. Ładny kształt taki. No nic, odezwę się jak coś znajdę. Tam jeszcze zobaczę. Bo gdzieś mi tutaj zaświecił. Gdzie ta cholera jest? A kuku, a jest. A to jakiś zjechany już. Nawet by nie wyciągnął sprawy. Nic, przestawię samochód i pobawię się tutaj. O, patrzcie. Spójrzcie. No. Podobają mi się strasznie. No, przetniemy. Niby dziurki ma. Nic, w domu sprawdzę. Łebki, kapeluszki. I zobaczymy, ile będzie do wywalenia, a ile nie. Nic, idę przestawić samochód i tutaj trochę pobawię się. Trzymajcie się, do usłyszenia później. No, widzę z daleka jednego. Ten tu jeszcze raczej popsuty jest. Cały. Kapelusz mokry, wszystko mokre. Kolosalnie. A ten? Spójrzcie. Zaraz się okaże. O, przetniemy. O, mokry. Patrzcie, ile ślimaków. Nie będę dotykał nożem, bo szkoda. Nic, zostawię tego grzybka. Jedziemy dalej. Szukamy. Bo nam nikt nie da. Jeśli sobie sami nie znajdziemy. Jeśli sobie sami nie będziemy radzić. Widzę kawałek nóżki. O, tutaj jeszcze jeden jest. Też popsuty. Te panie, tak, te panie musiały... Spójrzcie. Jak ślimak wchodzi. Spójrzcie, popsuty. Raczej tutaj też. Ten duży. Przekrojony, następny. Patrzcie. Ten też przekrojony. To te panie musiały zbierać jednak grzyby. Te panie, o. Następny przekrojony. No to w tym roku spotkałem się już drugi raz. Raz spotkałem dziadka. Ale to on nie zbierał grzybów. Tylko chodził sobie i tam rozmawiałem z nim. A teraz spotkałem przypadkowo dwie panie, które chyba zbierały grzyby, albo
to jest czyjaś miejscówka. Nie wiem. Nic, patrzę dalej. Zobaczymy, co znajdziemy. Nic, może odezwę się. Tutaj jest, ale cały podmokły. Odezwę się, jak coś znajdę. Moi drodzy, chyba mam. Do usłyszenia. Tak, stoi sobie. Ładne. Zobaczymy w środku. Niby tutaj nieładny jest, pomarszczony, ale w środku ładny. Ale jeszcze sprawdzę w domu, upewnię się, żeby później nie było gadania. Ślimaczek chodzi mi po grzybku. Pozbędę się go. I nic, szukamy dalej. Szukamy dalej. Odezwę się, jak coś znajdę. Chwilę się nie wyłączam. Bo czasami jest tak, że się wyłączę i jest grzyb. Wyłączę się i jest grzyb. Dlatego teraz kawałek się przejdę. O, śmiecie. Ludzie to nie mają za grosz, nie wiem, szacunku do lasu. O, tam chyba stoi, bo widzę łepek. Spójrzcie. O, i tutaj stoi, patrzcie. Tego zobaczę. Ale ten kopnięty, o, niby robaczywy. Tak, cały robaczywy jest. Tutaj też. Dziwne. A nie, one są przewrócone. One. Tego zobaczę jeszcze. To zobaczymy. Tak, robaczywy jest. No nic. Szukamy. Oj. Szukamy dalej. Jak to znajdę, to się odezwę. I tak jak mówiłem, usłyszenia. Wyłączyłem się i spójrzcie na to. Spójrzcie na to. O. Spójrzcie. Tego od razu wezmę. Ale aż tak. No nic, zobaczymy. Ale aż tak w jednym miejscu. No to ja nie wiem, jak to zrobię. Ale chyba będą wszystkie do wywalenia. Tego wezmę. Nawet nie wiem, jak to podejść do nich. Bo robaczywe. Robaczywe. Ładnie wyglądały w kupie, ale to, co się dzieje w środku, to jest tragedia. Wszystkie robaczywe. Zobaczcie. Widzicie? Wszystko robaczywe. No, ten chyba nie jest. Nie, ten nie jest, ale już nie będę zabierał. Zobaczymy jeszcze tego. No, ale fajna kubka była, naprawdę fajna. Nic, aż szkoda się wyłączać, bo w każdej chwili mogą się pojawić. Przejdę parę metrów i... Nic, wracam. Tutaj są kozaczki. Dwa stoją. A to ich zostawię. Nic. Jak coś znajdę, to się odezwę. Pozdrawiam. Mam jednego. Zobaczymy, jak on się spisuje. Ładny. O, robaczymy. Spójrzcie. Nic. Siekamy dalej, moi drodzy.
stoi, moi drodzy. Spójrzcie. O, dwa nawet. No się aż szkoda. Tego dużego brać, no. Nie, tego dużego, znaczy tego małego. Nic, odetnę, zostawię tutaj. Wezmę tylko to do kolekcji. Piękny widok, piękny. Nic, później się widzimy. Następny. Spójrzcie. Nóżkę zostawię, łebek schowam. Nic, szukamy dalej.